Ciężka sprawa. Załatwiliśmy wszystkie? No to nieźle. Znowu nie te bełty mam, co potrzebuję. Ale pal licha. No, czasami w tych skrzynkach coś można znaleźć ciekawego, ale w większości przypadków to są jakieś śmieci. Może trochę orenów? Raczej chyba nie warto więcej czasu przy tym spędzać. No chyba, że jak ktoś ma taką niezwykle silną potrzebę, żeby wyłowić to wszystko, bo... Chciałby mapę wyczyścić. A, cholera. Lata tutaj nad łódką moją. Może da się odpłynąć. Z tej walki tu na morzu to żadnego pożytku nie ma za bardzo. Bo ani lutu z nich nie wyłowi, ani... Uciekajmy z tego szaleństwa. Opowiadałem Państwu ostatnio a propos monarchii, że ta historia jest trzeciego, czwartego pokolenia. Nie wiem, czy to można nazwać. Chyba to jest właściwe podejście, że... Jest taka historia, którą czytałem w jakimś artykule, że z reguły jest tak, że kiedy jakaś rodzina dochodzi do majętności, to w pierwszym pokoleniu jest ten człowiek, który to wszystko zdobył. W drugim pokoleniu jest jeszcze człowiek, który szanuje to, co ten pierwszy zdobył i z reguły udaje mu się wręcz wzbogacić i tam zyskać więcej jeszcze. Ale potem przychodzi trzecie i czwarte pokolenie i albo w trzecim, albo ostatecznie w czwartym jest następca, który to wszystko zmarnuje. Dlatego nie jestem fanem monarchii, bo zakładam, że dokładnie ten sam schemat tam działa. Że prędzej czy później rodzi się taki książę, co wszystko zmarnuje. Idziemy tędy? O kurde. Ożeż jasny gwint. Ale przywalił. Muszę też to posprawdzać, bo też mam takie... O, come on. Też mam takie wrażenie, że oni... że ten wyższy poziom trudności... powoduje, że Quen strasznie dużo obrażeń odbija. Ale czuję, że ma to sens. Ja się nie spodziewałem, że ten Quen będzie taki potężny. Ale to jest przyjemne, bo też przy okazji można powywijać mieczem sobie. I nie trzeba się skupić. Ja, Kiare, syn Knuta, po dwakroć okryłem się hańbą. Po raz pierwszy, gdy uciekłem z pola bitwy w strachu przed śmiercią, tarcza, którą wyrzuciłem, spoczęła na dnie bagnisk i aż po rag na rok będzie świadectwem mojego tchórzostwa. Drugi raz, gdy za namową Orna, dwie głowy, pomogłem wykraść róg Holgera Czarnej Ręki. Orn myśli, że chce sprzedać róg przemytnikom, ale tego nie zrobię. Jeśli mam żyć jako złodziej rabuś, wolę nie żyć wcale. Cholera. Ciekawe podejście. Jedyne, co mogę zrobić, to odzyskać honor. To zwrócić róg tam, gdzie jego miejsce, do rodowych włości. Matios, któremu Holger powierzył odzyskanie rogu, ma rodzinę niedaleko tych klifów. Mam nadzieję, że przyjdzie tu wkrótce, na święto równą nocy. Wtedy mógłbym oddać mu skradziony róg i poprosić, żeby wstawił się u mnie, za mną u jarla. Oby tak się stało. No tak się chyba nie stało, co? Muszę pamiętać o tym. W zasadzie to sobie... Zobaczmy, jak to daleko jest ten róg, żeby go odnieść. U, panie. No to takie, ja tak lubię się podjąć zlecenia i je wykonać od początku do końca. Ale sam nie wiem, bo tutaj czarna perła była, to tego chciałem się podjąć.
Znaczy czarna perła. Opowiedziałem Państwu chyba tę historię, że to poszukiwacz przygód były. Poprosił mnie, żebym dla jego żony zdobył czarną perłę, której on zdobyć już nie może, bo stary jest. Ale okazuje się, że się sam także ze mną wybrać chciał na te poszukiwania, więc gdzieś tutaj na mnie czeka. Chyba tam na moście? Tam wydaje mi się, że kogoś widzę. Kurde, Geralt, ty uważaj, bo to nurkowanie, skakanie na główkę. Tak przy brzegu to się fatalnie może skończyć. Myślicie, że dam radę się tu wspiąć? Nie, absolutnie nie ma mowy. A może jednak? Hej, hej, panie Wiedźmin! Tu... Dobrze, że jesteś. No to jak? Pomożesz staremu Nidasowi zdobyć czarną perłę dla żony? Wolałbym to już mieć za sobą. Strzyka mnie w kościach od tej wilgoci. Chodźmy, tylko przygotuj się, że jeszcze ci w kościach postrzyka. W suchym miejscu perły raczej nie znajdziemy. A no nie, ale nie takie rzeczy na wojnie przeżyłem. Pod rozrogiem walczyliśmy po pas w bagnie i... A co będę gadał? Młodzieży historia nie interesuje. Chodź, łowisko jest niedaleko! Z tą młodzieżą to trochę przesadził, co? Dobrze, zajmijmy się tym do końca. Łowisko. Ładnie tutaj, jasny gwint. Będę pamiętał, że ten róg gdzieś tutaj po drodze jest. A żebyś mnie za młodu widział. Jednego dnia 30 mil robiłem w pełnym rynsztunku. Kawał wojaka z niego musiał być, co? To tu mówią, że jak zejść pod wodę, to zaraz widać małże. Problem w tym, że tylko niektóre skrywają perły, a czarne są już prawdziwą rzadkością. No, ale jak dość długo poszukasz, to w końcu jakąś znajdziesz. Aha, czyli to ja mam nurkować. No, bo widzisz, całe życie w piechocie służyłem, więc za morzem mnie przepadam, a i płuca już nie te, co kiedyś. Także, no tak. Cóż... Klient nasz pan. Jest w tym trochę sarkazmu ze strony Geralta, nie? Dobrze, no. Taki ze mnie wiedźmin, cholera, że nurkuje za perłami. Mamy odpowiednie napitki. Popływajmy zatem. Pilnuj, kurde, nie wiem czego. Mogłem statek przyprowadzić, gdybym wiedział. Mam nadzieję, że tu syren nie będzie. Och. Są syreny. Na szczęście te syreny to tak się nie mogą pochwalić wyjątkową sprawnością w boju. Dobra, zaczerpnijmy trochę powietrza. Jeszcze jakąś syrenę przez chwilę widziałem, ale nie jestem pewny. Oho. Hej, ale szczęście miałem za pierwszym razem. Ale też połowie, może będzie więcej tu tych pereł, może to jakiś pieniądz z tego będzie. Widzę, że tych pereł tu jest więcej, znaczy tych... Ale miałem szczęście, ja pierniczę, że trafiłem na właściwą od razu. A może tak miało być? Może to nieszczęście? Może to skrypt? O, proszę. Jest kolejna. Ale to trzeba będzie się wynurzyć, bo to raczej nie chce się utopić tutaj.
Chyba nie jest tu aż tak strasznie głęboko, co? Ale słońce świeci. Nie wiem, czy wspomniałem państwu, ale to świt był wczesny. Jak wyruszyłem tutaj, jak wyruszyłem z... Orzesz! No nie, Nidas! Orzesz! O nie, wierzę. O. Niech to szlak trafi. Zacząłem pereł szukać. Szlak by trafił, bieda, szkoda chłopa. Szkoda chłopa jak cholera, no. I co? I całe zadanie szlak trafił. No ale kto mógł wiedzieć, no. Rany boskie. No bywa i tak, nie? Dla żony perły szukał. Diabli nadali. Ach. Życie. No smutna jest ta okoliczność, co tu dużo gadać. Spróbujmy oddać ten róg. Może to jest... Może to się uda. Kto mógł przypuszczać, no? Ale to też jest chyba większy problem tego poziomu trudności, że sojusznicy otrzymują znacznie większe obrażenia i nie ma za bardzo czasu. Ja nie miałem szans w ogóle, żeby przypłynąć tutaj i go odratować. No bo co ja mogłem? No nawet jakbym... Może te moje poszukiwania pereł, ale zakładam, że on siebie tutaj... Ach, zresztą... No ale takie jest życie, no. Tak to jest. Próbuję zrzucić winę z siebie i w zasadzie zastanawiam się, czy muszę próbować. Bo może wcale nie muszę próbować, może tak to właśnie jest. Teraz syreny kolejne. Pod wodą nie ma co się z nimi bić, nie? Jeszcze jedna została. Odpuściła sobie? Mam nadzieję. A może niekoniecznie, cholera. Co ona, za płotkę się dobra? Walczy ostro. Paskuda. Dzieci straszy. Tak ją wykończy.
No już, młody człowieku, spokojnie. Nie było wyjścia, jeszcze by się rzuciła na chłopaka. Nie dość, że straciłem jednego poszukiwacza przygód. Cholera. Żeby to jeszcze do jego żony można było pójść. Ale by mnie skleła, nie? No ale to bym przynajmniej perły jej. To taka trochę... Tak to się nie dowie biedaczka, co się w ogóle stało z tym chłopem, nie? A tak to by mogła uznać, że durny, bo durny. Ale przynajmniej z miłości, nie? Się wyrwał. Przysięgi chciał dotrzymać. Nie wiem, czy to dobrze o nim świadczy i czy to cokolwiek zmienia, ale... No chyba trochę zmienia. Ojej. Jakiś chłopiec tutaj. Co on tu robi w ogóle? Ja nic nie wiem. No, spadaj do domu, dzieciaku. Jezus. Może odciągniemy tą paskudę. Ona do płotki się znowu próbuje dobrać. Odbiegnę kawałek i płotkę zawołam to. No proszę. No, mam cię, kurde. Ochydo ty. Nieźle. I właśnie dlatego płotkę trzeba spokojnie zostawić. Niech ona sobie odpoczywa, niech się pasie. Jak będzie jakieś spokojniejsze miejsce, to wtedy się płotkę zawezwie i się pojedzie. Rany boskie, tu w ogóle tak słońce świeci niesamowicie. No jest jedyna wada poranka wczesnego, jak pod słońce trzeba biec pod górę. Nic nie widać za diabła, co ma swój urok też. Muszę przyznać, że te promienie światła to jest też jedna z piękniejszych rzeczy, jakie się tu udała. Jeszcze to... Tu nie? Nie uważacie? Teraz tego nie widać, jak nie drzewa byłyby. Jakby inne nachylenie było, skarpy. To jeszcze przecież nie są czasy ray tracingu, absolutnie cudowny efekt. Nie? Ach. Cóż. No. Dobrze strzelił przez ramię, kurde jak. Co? Przeszła ci ochota? O, nie chcą co w owce wymierzyć. Mam nadzieję, że chłopa uratowałem i być może parę owiec. Gdzież tam, kurde? Tępy sznurek tylko z niego pozostał. Trochę się martwię, ale... Potem mogą być... Może dojść do większej ilości bitew w towarzystwie sojuszników. Gdyby ci sojusznicy mieli zginąć, bo... Nie, no nie wiem. Nie pamiętam. Pamiętam, że Wiedźmina 3 w tym 2016 kończyłem na najwyższym poziomie trudności. Też jest taki moment, że czujesz, że możesz sobie spokojnie podnieść poziom trudności, nawet jak grasz za pierwszym razem. Ale w którą stronę idę? No ale teraz się trochę martwi, że jeżeli przeciwnicy mają zadawać tak solidne obrażenia, to nie będą miał czasu nawet, żeby sojusznikom pomóc. No, cholera. To jest moja ulubiona rzecz. Jak
oni swoich sojuszników. Strzałami załatwią. No i co, kolego? No i na co ci to było? No, jaki jestem uczynny. Nawet na Skaligę wprowadzam ład i porządek. Trochę spowolniła ta przygoda, mam wrażenie. Wieloma rzeczami się zajmuję, które nie popychają tej opowieści do przodu. Ale też potrzebowałem trochę odsapnąć. W zasadzie trochę warto nawet okazjonalnie przeszukać te zwłoki. Nawet jeżeli te miecze nie są najwyższej jakości, to już są teraz na takim poziomie, że można je sprzedać tam za 3-4 dychy, a to już jest nie najgorszy pieniądz. Dobra, rzućmy okiem na mapę. No, są handlarze tutaj. Kawał drogi przede mną, ja tak trochę zboczyłem z kursu tutaj. Skoro są tu handlarze, to ja może opchnę to, co zdobyłem i wrócę potem na właściwy kurs. Wybrałem złą odnogę. To powinno mnie teraz doprowadzić z powrotem do... Co się znowu dzieje? Rany boskie. Teraz wolni. Co się stało twojemu ojcu? Rąbał drewno i niedźwiedź go zaatakował! Pokaż, gdzie to było. O, tutaj, za drzewami! Mam nadzieję, że to nie jest jakaś pułapka. Do roboty! Gnoje, kurde, bandyci. Autentycznie myślałem, że to jest tym razem. Niedźwiedź. Cóż, najgorsze gnojstwo, jakie się może przytrafić, że ludzie liczą na to, że ktoś będzie miał dobre serce i będą go mogli w związku z tym usiec. Chyba nie ma nic gorszego, co? Dalej. Chyba w dobrą stronę jechałem. O, nocka się zbliża. Pamiętam, że... Ach. Tak coś czułem, że... Zawróciłem. Na końcu tej drogi powinna być wioska i w tej wiosce powinna być tablica ogłoszeniowa. To sobie sprawdzimy rzeczy, które tam się dzieją. Stado wilków, ale to mnie nie interesuje za bardzo. Jakiś wędrujący handlarz. No i tu? Chyba tu. Coś tam chyba... się kręci. Oj, przepraszam Państwa bardzo. To taki trochę kaszelek, ale trochę się zakrztusiłem chyba. Poszedłem sobie zjeść plasterek salami, żeby zaspokoić jakiś delikatny głód. I chyba mi w niewłaściwą dziurkę weszło. Szkutnik szuka ucznia, Rejza na południe, Przestroga, Hilde. Sprzedam nilfgaardzki hełm. Miód pędzę. Upiór z Eldbergu. Okej. To sobie sprawdzę. O, proszę. Pojawił się upiór, który zasnął całą wyspę mgłą i zgasił światło latarni morskiej. Będziemy bliżej. Przewodniki sobie kupiłem. One powinny mi parę miejsc zaznaczyć ciekawych. Co tutaj ciekawego? W tawernie się dzieje? Zobacz, no co morze wyrzuciło. Ej, ty! Do którego klanu należysz? Do żadnego. Jestem z kontynentu. Tu piją tylko wojowie ze Skaligę. To co wy tu robicie? Na wojów mi nie wyglądacie. Prędzej na pastuchów. Na Skaligę każdy rodzi się wojem. Choćby przyszedł na świat w szałasie.
Ale ty tego nie rozumiesz. Na kontynencie każdy jest czyimś tralem, do kogoś się łasi, jak pies, co pod stołem o resztki skomle. Kto podróżnego pod dach nie przyjmie, ten hańbą się okrywa i wstydem. Ojciec was nie uczył? Uważaj, co mówisz o moim ojcu, Jorund, bo pójdziesz spać pod kurhanem. A ty, obcy, zapamiętaj, to nie Kertrolde, a my nie Ancreid. Nie chcemy tu gości. Pu! Ciebie podróżni nie drażnią? Drażnią mnie głupcy, niezależnie od tego, skąd pochodzą. Geralt z Rivii, Wiedźmin. Jorund, syn Sigvalda. Jak nie masz z kim wypić, usiądź ze mną. Podzielę się miodem i opowieścią. No pewnie, ja miodem to chętnie, a opowieści też, czemu nie? Może czegoś się dowiem interesującego. Warto do tawerny wejść od czasu do czasu. Tak, Geralt? Widziałem twoje ogłoszenie. Dość lakoniczne. Możesz rozwinąć? Co to za potwór? O, proszę. Jakiś duch, zdaje się. Albo inna zmora. Straszy na Eldbergu, koło latarni morskiej. Zaczęło się niewinnie. Którejś nocy latarnia przestała się palić. A że bez jej światła statki nie mogą bezpiecznie zawinąć do Arinbjorn, to dwóch naszych poszło sprawdzić, co się stało. Niech zgadnę. Nie wrócili. Nie. I o Mikjalu, latarniku, też słuch zaginął. Skrzyknąłem więc paru chłopów, popłynęliśmy na ratunek. Ale jak już byliśmy przy wyspie, zawróciłem, bo na brzegu zobaczyłem upiora. Pewnie myślisz, że jestem tchórz, ale czułem, że samym żelazem nic tam nie wskuram. Jedyne, co mogłem zrobić, to zebrać we wsi złota na nagrodę. Jak pomożesz, będzie twoja. Niech będzie. Zobaczę, co da się zrobić. Dzięki, Geralt. Równy chłop z ciebie.